kwalifikacji remisujemy z GKS-em Tychy 2-2. Jak wy jako zespół odbieracie ten wynik? Pozytywnie, negatywnie? No, nie wiem co powiedzieć. No, akurat chciałem wygrać ten mecz. Przyjechaliśmy po 3 punkty i no, szkoda. Każdy mecz wychodzimy na boisko, żeby wygrać po zwycięstwo. Szkoda, że nie udało tego dzisiaj. No, ale ciężki teren Tychy. Dobrze grałem też u siebie i też dużo komu odbierałem punkty. Także przyjechaliśmy tutaj po 3 punkty, ale dostaliśmy ten punkt, remis. I z tego się cieszymy. I także no, trzeba cenić ten punkt. Może nam się przyda w końcowej fazie tego sezonu, może ten punkt nam da nam awans, także cieszymy się z tego punktu na wyjeździe. Idziemy dalej. Następny mecz trzeba wygrać i cieszyć się. Ale trochę szkoda tych straconych bramek, bo padły one po dość prostych naszych błędach. No, jakby nie było błędów, nie byłoby bramek. No. Piłka nożna jest taka, że żeby strzelić bramki, ktoś może popełnić błąd. No, co zrobisz? No, trzeba by z tego meczu wyciągnąć wnioski i nie popełnić tych błędów w następnym meczu i wyjść w następny mecz z bardziej zaangażowanie, bardziej zdeterminowanie i wygrać ten mecz. No, szkoda, że straciliśmy takie bramki, no ale co zrobisz, to jest sport, no. Strzelamy, stracimy, no, trzeba przygotować się do następnego meczu. Ty chyba jednak możesz być zadowolony ze swojego występu, strzeliłeś 2 gole, mogłeś trzeciego, ale uratował Tychy słupek. W sumie masz już 7 bramek. Do tej pory chyba twój najlepszy sezon w GKS-ie. No można tak powiedzieć, że najlepszy sezon, ale ja na to nie patrzę. Ja chcę tutaj z Jastrzębiem osiągnąć najwyższe cele i chcę awansować. I marzymy jako cały zespół i wszyscy gadamy o to, żeby grać jak najwyżej, żeby iść do tej ekstraklasy, awansować. Także no, wierzę w to i robimy wszystko, żeby to było.